Magazyn Nasze Euro, wydanie piąte. Dziś na Mistrzostwa Europy do lat 21 spojrzymy po pierwsze pod kątem reprezentacji Serbii, składającej się w ogromnej mierze z zawodników, którzy przed 2 laty stali się mistrzami świata w kategorii U20. Po drugie pod kątem lewej strony defensywy reprezentacji Polski, gdzie Marcin Dorna na kłopoty bogactwa na pewno narzekać nie powinien. I wreszcie po trzecie pod kątem tego, jak wyglądać będą centra pobytowe reprezentacji oraz dlaczego część zagranicznych kibiców swój czas w Polsce w czerwcu spędzi w kamperach. Nasze Euro numer 5. Zapraszam. W grupie eliminacyjnej Serbowie musieli uznać wyższość Włochów, ale później uporali się z Norwegami w meczach barażowych, no i zagoszczą na polskich stadionach. Zadanie zrealizowane, a tu 4 miesiące później nagła roszada na stanowisku selekcjonera. Takie serbskie. No właśnie tak, też miałem taką refleksję, że to takie typowo bałkańskie, serbskie. Dokładnie nie znam, szczerze powiedziawszy, okoliczności, w jakich Tomislav Sivić został zwolniony ze stanowiska. Wydaje mi się, że po prostu dostał propozycję nie do odrzucenia. Tam jednak chyba serbska federacja miała nieco inny pomysł na tą reprezentację, aniżeli Tomislav Sivić. Zresztą jest taki profil na Twitterze Serbian Football, który obserwuje, i oni też napisali, że nie byli fanem zarządzania tą drużyną przez Tomislava Sivića, czyli tam problem był jakiś bardziej złożony. Jego następca Nenad Lalatović to człowiek dobrze znany w serbskim futbolu. Młody, stosunkowo młody, myślę, że to taki właśnie serbski Marcin Dorna. 39 lat, z przeszłością piłkarską. Grał m.in. w Szachtarze Donieck, był też połączony do Wolfsburga. Ciekawy fakt z jego przeszłości piłkarskiej to, że kiedyś zaatakował sędziego podczas meczu rezerw Szachtara i został zawieszony bodajże na rok czy na pół roku, już nie pamiętam dokładnie. Także trzeba uważać, bo jest to dosyć krewka postać, ale też chyba już nie wiem, z 6 klubów zwiedził w ciągu ostatnich 5-6 lat, także dosyć często zmienia miejsca pracy, co też nie wiem, czy do końca dobrze o nim świadczy, ale wiadomo, że ta specyfika serbskiego futbolu jest właśnie dosyć osobliwa. Tu niby zmienił miejsce pracy, ale swoje poprzednie miejsce pracy zachował. Tak, cały czas prowadzi też drużynę Cukarnickiego. Patrzyłem, że na 10. miejscu w tabeli, a więc może szału nie ma. Ma też epizod w Czerwenie Zvezdzie Belgrad, pracował z Serbią U20 przez krótki czas. No tak naprawdę już wiele tych miejsc zwiedził. Na pewno jego plusem jest to, że zna większość tych reprezentantów, chociażby z kadry do lat 20, czy też z Czerwonej Zvezdy, gdzie pracował kilka lat temu i miał okazję, nie wiem, dotknąć chociażby Marko Grujicia czy Luki Jovicia, takich wiodących też postaci tej kadry. Nenad Lalatović mówi na pierwszej konferencji: naszym celem na ten turniej jest awans do półfinału. Ja się zastanawiam, czy trochę nie mierzy za nisko, bo przecież 80% powiedzmy tej kadry to są mistrzowie świata sprzed 2 lat z Mistrzostw Świata w Nowej Zelandii, kiedy pokonali w finale Brazylię 2-1. Także może powinni mierzyć zdecydowanie wyżej. No wtedy pamiętam, że kadrę prowadził Veliko Paunović, obecny szkoleniowiec Chicago Fire, gdzie ściągał m.in. Nemanję Nikolicza ostatnio do Stanów. I wtedy w tą kadrę Paunovicia absolutnie nikt nie wierzył. To jest, myślę, że jedna z największych sensacji ostatnich lat, jeżeli chodzi o te młodzieżowe mistrzostwa. I rzeczywiście tacy piłkarze jak Sergej Milinkovic-Savić czy Marko Grujić to były te największe gwiazdy tamtej kadry Serbii i to są dzisiaj też fundamenty reprezentacji do lat 21, a Sergej Milinkovic-Savić no to ma obecnie chyba nawet lepszą markę w Serie A, niżeli Piotr Zieliński. Chce go cała Europa, chce go Manchester United, chce go Juventus Turyn, chcą go też kluby hiszpańskie i nie ma się co dziwić, bo to jest kapitalny zawodnik. Teraz w ostatnim meczu towarzyskim ze Słowacją przegrała Serbia do lat 21 1-2, ale to właśnie Milinkovic-Savić strzelił przepięknego gola. Z nimi też, bo to jest brat Wani, piłkarza jeszcze Lechii Gdańsk, wiąże się ciekawa historia. Dowiedziałem się dopiero ostatnio, dlaczego to jest Milinkovic-Savić, bowiem urodzili się w Hiszpanii. Tam podobno rejestrując nazwisko dziecka, musisz podać im nazwisko matki i nazwisko ojca, dlatego oni są Milinkovic-Savić, bo ojciec ich grał w piłkę właśnie w Hiszpanii, a mama w koszykówkę. Marko Grujić, nie wyszła mu ta przygoda z Premier League? Znaczy, no on już ma za sobą debiut w Premier League, zagrał 2 mecze, tam ma cały czas też problem z kontuzjami. Wydaje mi się, że to jest piłkarz, który spokojnie może sobie poradzić, bo to jest naprawdę bardzo duży talent, ale pamiętam, że jego ojciec, który jest dziennikarzem w serbskich mediach, mówił, że on jest absolutnie przeciwny przenosinom do Anglii, bo jeszcze żaden serbski piłkarz młody wyjeżdżając z Serbii nie poradził sobie w angielskiej Premier League. Przytaczał przykłady chociażby Adema Ljajića, obecnej gwiazdy pierwszej kadry Serbii, który się odbił od Manchesteru United. No,
tak naprawdę myślę, że potrzebuje jeszcze troszeczkę czasu i ustabilizowania formy, a myślę, że Jurgen Klopp będzie na niego stawiał, bo chyba on jeszcze jak był trenerem Borussii Dortmund, to już obserwował tego chłopaka dosyć uważnie w Serbii. Jeśli spojrzymy sobie na potencjalną jedenastkę reprezentacji Serbii na ten turniej, na dziewiątce widzimy Urosza Dziurdziewicza, gracza Partizana Belgrad. Świetna skuteczność w tym sezonie w lidze serbskiej, lider klasyfikacji strzelców, ale jego znowu podejście do Palermo, do Serie A też nie można uznać za udane. No, Palermo słynęło z tego, że lubiło wyławiać te perełki właśnie z Bałkanów, czego przykładem jest teraz Ilja Nestorowski, który jest absolutnie tam gwiazdą, ale rzeczywiście Dziurdziewiczowi już tak dobrze tam się nie ułożyło. Wrócił do Serbii, gra kapitalnie, jest absolutnie liderem klasyfikacji, obecnie liderem klasyfikacji strzelców. Strzela też sporo bramek w kadrze do lat 21. Ostatnio był już na zgrupowaniu pierwszej reprezentacji, ale wydaje mi się, że na pewno na te mistrzostwa zejdzie. Nie wiadomo z kolei, jak się potoczy historia innych zawodników, którzy mogą zagrać z reprezentacją Serbii na tych mistrzostwach, czyli takimi największymi gwiazdami, a więc Lazarem Markowiciem, czy chociażby Luką Jowiciem, Aleksandarem Mitrowiciem. To są te trzy nazwiska, które na pewno tam działają na wyobraźnię kibiców, ale no wiadomo, że już ich status jest na tyle poważny, że niekoniecznie będą chcieli zejść na ten turniej. To zobaczymy. Wszystkie trzy mecze reprezentacja Serbii do lat 21 zagra w Bydgoszczy między 17 a 23 czerwca. Zapraszamy już teraz, może później Kraków i Tychy też stoją przed nimi otworem. Dziękuję Ci bardzo. Dziękuję bardzo. W naszej analizie reprezentacji Polski dla 21 pozycja po pozycji zamykamy dziś linię obrony. Lewa strona defensywy, tu zawsze kandydatów niewielu, nie inaczej u Marcina Dorny. To taka pozycja, z którą od lat jest wiele problemów. Kuba Wawrzyniak, którego doskonale znamy z pierwszej reprezentacji, mówi, że jest zastępcą dla zawodnika, który jeszcze się nie urodził, który jeszcze nie istnieje. Teraz gra tam Artur Jędrzejczyk, jest gdzieś Maciej Rybus. Natomiast Marcin Dorna i tak ma szczęście, bo ma regularnie grającego zawodnika, pierwszoplanową postać ekstraklasowego klubu na tej pozycji, czyli Pawła Jaroszyńskiego, i naprawdę zawodnika o sporym potencjale, który zwłaszcza w ostatnim roku może nie przyspieszył tak jak powinien, bo miał niefajny uraz, czyli złamał nogę, dosyć długo musiał pauzować, potem nawet ten powrót się wydłużył przez kolejną kontuzję. No i dopiero teraz wrócił na całe szczęście. Wrócił tak na dobrą sprawę w meczu z Niemcami, który Polacy wygrali, i Marcin Dorna po tej dłuższej przerwie zdecydował dać mu się szansę od pierwszej minuty. I to był naprawdę bardzo dobry występ Jaroszyńskiego. No tak, później dwa mecze z Włochami i z Czechami w ostatnich dniach, no ale w końcówce tego meczu z Czechami zamarliśmy znowu, no bo Paweł Jaroszyński z kontuzją opuścił plac gry. No i pytanie, co teraz? To nie jest ponoć tak groźny uraz jak na szczęście to złamanie nogi, więc wydaje mi się, że szybko wróci do gry w Krakowie. A skoro o tych występach, to myślę, że też były mniej charakterystyczne dla Jaroszyńskiego, ponieważ on był mało zaangażowany w ofensywę i też, powiedzmy sobie szczerze, tego wsparcia w ataku brakowało, zwłaszcza tym zawodnikom ataku, którzy oczekują dośrodkowań. Myślę, że i Stępiński, i Adam Buksa, też wchodzący z drugiej linii, fajnie się by odnajdywali właśnie przy dośrodkowaniach. Mi trochę przynajmniej tych dośrodkowań brakowało. Natomiast pozytyw jest taki, że stroną Jaroszyńskiego nie szło zbyt wiele zagrożenia. Jeżeli nie Jaroszyński, to spoglądamy tutaj na mecze z Węgrami, Czarnogórą, Ukrainą. Łukasz Moneta to jest chyba taki następca, który pierwszy przychodzi nam na myśl i jedyny w tym momencie. To jest taka typowa ścieżka dla bocznych obrońców w ostatnim czasie, czyli boczni obrońcy. Nie mówię tu akurat o Jaroszyńskim, który jest innym przypadkiem, to zwykle niespełnieni skrzydłowi. Na szczęście z Monetą jeszcze jest inaczej, bo on się spełnia w swoim klubie w roli skrzydłowego i gra, zwłaszcza wiosną, bardzo dobrze. Natomiast jak spojrzeć na historię jego występów, to faktycznie on na lewej obronie gra głównie w reprezentacji pod nieobecność Jaroszyńskiego. Ostatni występ w Ruchu Chorzów na lewej obronie zaliczył we wrześniu z Zagłębiem Lubin. Tak na dobrą sprawę to jest taka opcja daleko idąca, opcja B. Natomiast jest to też zawodnik, który może dać dużo drużynie w ofensywie. Nie oszukujmy się, to nie będzie rewelacyjnie grający obrońca, bo nie jest to jego naturalna pozycja. Natomiast jeśli będzie potrzeba, powiedzmy, zrobienia bardziej ofensywnej zmiany, jeśli chodzi o właśnie blok obrony, to wydaje mi się, że
pod tym względem Marcin Dorna ma naprawdę niezłą opcję na ławce rezerwowych. Szukając opcji C i D, musimy już sięgnąć do tych młodszych reprezentacji U20 czy U19. Wspominaliśmy, że Kamil Lankowski w U20 gra na lewej stronie defensywy. To jest właśnie opcja C? Tak naprawdę opcja C to kilku zawodników, bo jest też Paweł Stolarski, który może grać i na prawej, i na lewej stronie obrony. Wspomniałeś Dankowskiego ze Śląska Wrocław, ale o nich też już wspominaliśmy. Myślę, że na razie trener będzie zamykał się na te dwie opcje. Oczywiście selekcja trwa i to też od trenera Dorny wielokrotnie słyszeliśmy. Natomiast Jaroszyński ma na tyle ustabilizowaną pozycję, a także Moneta daje na tyle dobre zmiany, bo grał naprawdę dobrze z Czarnogórą, z Węgrami, z Ukrainą, czyli w tych meczach, gdy Jaroszyńskiego brakowało, że wydaje mi się, że na razie nie ma co szukać na siłę wpuszczania świeżej krwi. Dziękuję bardzo w takim razie. Michał Zachodny był naszym gościem. Tysiące kibiców z zagranicy, 12 drużyn, setki osób zaangażowanych w organizację tego wydarzenia. Oni wszyscy w czerwcu spędzą w naszym kraju kilkanaście dni, a o tym, jak pękającą w szwach bazę noclegową organizuje się właśnie w 6 miastach gospodarzach, rozmawiamy z koordynatorem do spraw zakwaterowania w Lublinie, Januszem Waszkiewiczem. Witam cię, Janusz. Witam. W Lublinie działa 29 hoteli, jest to łącznie około 2600 miejsc noclegowych. Niby dużo, ale na czerwiec 2017 wszystkie już zajęte, to prawda? Takie do nas informacje docierają, miejsca są już zabukowane i wygląda na to, że sytuacja będzie jeszcze trudniejsza. Widać to było przy zakupie biletów, które praktycznie zniknęły błyskawicznie. Zainteresowanie jest ogromne. Przedstawiciele Szwedzkiej Federacji wizytowali już, słowackiej zresztą też, Lublin. Na coś zwrócili uwagę? Jedna i druga federacja była w Lublinie, oglądała wszystkie obiekty, zwłaszcza Szwedzi zrobili ogromne wrażenie swoim profesjonalnym podejściem. Każde miejsce było bardzo dokładnie sprawdzane, fotografowane, zadawali mnóstwo pytań, przyjechali z przewodnikami, jeden z nich miał przewodnik Pascala, drugi jakieś inne źródło wiedzy i oczywiście takie miejsca jak Lubelska Starówka, Kozłówka czy Kazimierz nad Wisłą, to nie były rzeczy obce. I to też wzbudza chyba zainteresowanie okolicznych miejscowości. One również liczą na to, że właśnie na tym euro skorzystają. Jak najbardziej miałem kontakt z burmistrzem Nałęczowa, który był bardzo zainteresowany całym wydarzeniem, tym bardziej, że Nałęczów to raptem 27 km od Lublina, z dużą bazą noclegową i też możliwościami wsparcia w sytuacji takiej, gdyby tych miejsc w samym Lublinie zabrakło. Na każdy mecz swojej reprezentacji Szwedzi zamówili od 2 do 3 tysięcy biletów, Słowacy ponad 1000. Odnośnie Szwedów ciekawostka, oni zwrócili uwagę na to, że ich obywatele podróżują w troszkę inny sposób niż inni i nie do końca byliście na to przygotowani, ale zaczynacie. To było interesujące, tak, bo rozmawialiśmy na temat na przykład podróżowania i możliwości, jakie może Lublin i region stworzyć dla turystów poruszających się kamperami. W Lublinie są dwa takie miejsca. To, które jest bardziej znane, czyli Dworek Lawendowy, ma na ten moment 20 miejsc przygotowanych, natomiast trwają usilne prace, by nad Zalewem Zębożyckim, który jest również pięknym obiektem stworzonym do rekreacji, powstały kolejne miejsca. Ważne, żeby była infrastruktura, która pozwoli na przyjęcie kamperów, czyli pawilony sanitarne, dostęp do mediów. Z jednej strony kibice, z drugiej strony reprezentacje. Powstał katalog centrów pobytowych. Wszystkie reprezentacje już wybrały swoje bazy na czas turnieju. Ten cały proces wyboru tych centrów pobytowych trwa od wielu miesięcy. Jakie wymagania musiały takie hotele, które chcą przyjąć reprezentację, spełniać? Jakie wymagania stawiała UEFA? Zacznijmy od lokalizacji. Tutaj istotne było to, by miejsce pobytu czy też boisko treningowe znajdowało się w jak najmniejszej odległości od centrum pobytowego, od hotelu, innymi słowy. Kolejna rzecz to oczywiście standard. Preferowane były hotele czterogwiazdkowe. Minimum 3 gwiazdki. Minimum 3 gwiazdki. Większość. W sytuacji takiej, gdyby również jakiś obiekt trzygwiazdkowy spełniał wymagania. Mhm.
tuż po losowaniu w Krakowie przedstawiciele federacji rozjechali się po całej Polsce do tych 6 miast organizatorów, by oglądać i wybierać. Wiemy już, że Szwedzi, Polacy i Słowacy będą w Lublinie i lokalizacje, jeżeli chodzi o miasta i innych reprezentacji, też znamy, ale nie podajemy dokładnych nazw hoteli. Skąd taka decyzja? Taka decyzja podyktowana jest względami bezpieczeństwa. Taka jest, tak zwykle UEFA traktuje tę sytuację. Oczywiście w odpowiednim momencie wszyscy się o tym dowiedzą. A teraz, żeby uniknąć niepotrzebnych emocji, jest to ciągle trzymane w tajemnicy. Unikamy zatem. Dziękuję bardzo. Janusz Waszkiewicz był naszym gościem. Dziękuję.